Po raz pierwszy od dawna odbyła się pierwsza impreza sportowa po wybuchu pandemii koronawirusa, mianowicie lekkoatletyczne Grand Prix Sieradza. Meeting odbył się przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Bardzo się cieszymy, że tak fajna frekwencja dzisiaj, bo tych dzieciaków szkół podstawowych jest około 50, także bardzo fajnie to wygląda, nawet chyba więcej niż 50, bo jest tak 14-15 osób w grupie, 4 grupy, także każdy musi się zmierzyć tutaj ze swoją konkurencją. Mamy krótki bieg, długi bieg, rzut piłeczką, skok z wyż, skok w dal, także każdy wybiera coś dla siebie i bardzo się cieszymy, że możemy pokazać nasz piękny stadion w Sieradzu młodym adeptom właśnie sztuki lekkoatletycznej. To pierwsza tego typu impreza po tak długiej przerwie. Jak forma? Wszyscy gdzieś tam oczekiwali tych startów, wszyscy już nie mogli się doczekać, także wszyscy się cieszymy jako sportowcy, trenerzy i środowisko lekkoatletyczne, że możemy w końcu brać udział w zawodach i miejmy nadzieję, że to też gdzieś będzie się na formę powoli przekładało, no bo to zamknięcie jednak w kwarantannie nie było dobre dla nikogo. Znaczy dobre pod względem uniknięcia wirusa, ale gdzieś tutaj fizycznie, psychicznie też na pewno to było ciężkie dla wszystkich. Już od 10 rywalizowali ze sobą uczniowie szkół podstawowych, którzy podzieleni byli na grupy wiekowe A, B, C i D. Dzieci i młodzież mogli się sprawdzić w 5 kategoriach. W biegu na 60 metrów, 400 metrów, 600 metrów, a także w skoku w dal, skoku z wyż oraz w rzucie piłeczką palantową. Żeby otrzymać pamiątkowy medal, trzeba było wziąć udział w przynajmniej 3 konkurencjach. Nie najgorzej. Jak forma? Troszkę słabsza przez kwarantannę. Ćwiczyłaś mimo wszystko? Tak. Jak ci dzisiaj poszło? Bardzo dobrze, choć niektórzy mnie przegonili. Jesteś zadowolona z wyniku? No, tak jakby, powiedzmy. Przegoniłam siebie wcześniej. A czy podczas pandemii koronawirusa również trenowałaś? Tak, trenowaliśmy, ale to nie od tej zaczęcia pandemii, tylko no tak koło kwietnia zaczęliśmy trenować. Bardzo dobrze, jestem zadowolona wyników, choć faktycznie niektórzy lepiej, ale poprawiłam się od ostatnich biegów. A jak twoja forma po pandemii koronawirusa? Trenowałaś, ćwiczyłaś? Ćwiczyłam tutaj, ale faktycznie się pogorszyła już, tak? Ale fajnie, że właśnie są te zawody, bo można sobie wszystko przypomnieć. Dobrze ci poszło? Tak, bardzo nawet. Jesteś zadowolona z wyniku? Tak. A czy podczas pandemii koronawirusa również trenowałaś? Trochę tak, no bo różne, na przykład trochę biegałam albo skakałam u mnie na trampolinie. W jakiej kategorii dzisiaj startujesz? Dzisiaj oczywiście startuję w kategorii Open, co zresztą widać, że już po 20, mam nadzieję, i startuję w skoku w dal oraz w biegu na 1000 metrów. Ja jestem amatorem, nie trenuję w żadnym klubie, po prostu chciałem się sprawdzić, bo lekkoatletyka to jest moja pasja. Jak twoja forma po pandemii koronawirusa? Myślę, że jest okej. Mimo wszystko trenowałem, nawet jak nie można było wychodzić, to trenowałem w domu, a ostatnio powiem, że robiłem dosyć intensywne treningi. Mam nadzieję, że jestem na tyle zregenerowany, że jak na mnie, to pójdzie dobrze. Znaczy, wyniki były bardzo obiecujące, ale no jednak kontuzja troszeczkę ogranicza funkcjonowanie. Jeszcze nie trenuję, mam teraz 2 tygodnie wolnego, ale przełożyli mi mistrzostwa na 28-29 sierpnia, także myślę, że będzie dobrze, jest dużo czasu. W jakiej konkurencji dzisiaj startujesz? W lekkoatletyce ogólnie. Jesteś zadowolony z wyniku? Nie za bardzo, bo pierwszy raz biorę w tym udział w skoku ogólnie. A generalnie jak forma? No nawet dobrze, nic nie utrudniło mi to. W jakiej konkurencji dzisiaj startujesz? No w piłeczce palantowej, skoku wzwyż i 600 metrów. Jesteś zadowolony z wyników? No tak, ale na razie tylko piłeczkę palantową miałem, a więc... A jak forma? Dobrze. Startuję w piłeczce palantowej oraz w skoku wzwyż. Jesteś zadowolony z wyników? W miarę, chociaż startowałam na razie tylko w jednej konkurencji. A czy pandemia koronawirusa spowodowała, że mogłeś się gorzej przygotować do tych zawodów, czy nie zmieniło to raczej twoich planów? Zmieniło moje plany i na pewno wpłynęło trochę na moją formę. O 12 rozpoczęły się zawody w kategorii Open. Można było wziąć udział w biegu na 100, 300, 1000 metrów, skoku w dal i pchnięciu kulą. W biegu na 100 metrów najlepszy był Jarosław Gołąb z czasem 11 sekund i 11 setnych. W biegu na 300 metrów zwyciężył Dawid Krupiński z czasem 35 sekund i 21 setnych. W biegu na 1000 metrów pierwsze miejsce zdobył Jakub Wróbel z czasem 2 minut 48 sekund i 21 setnych. W skoku w dal triumfował Jakub Szczepaniak, który skoczył 5 metrów 91 centymetrów. Z kolei w konkurencji pchnięcia kulą wygrał Jakub Sroka, który rzucił kulę na odległość 9 metrów 48 centymetrów.
pierwsze zawody były być, miały tutaj już być na początku maja, a tutaj już mamy koniec czerwca i pierwsze takie wstępne. Początek, mam nadzieję, już częściej imprez nastawiony. A jakie zawody dokładnie dzisiaj będą się tutaj odbywały? Odbywa się Grand Prix Sieradza szczególnie dla dzieci młodszych ze szkół podstawowych. Po tych zawodach po godzinie 12 kilka konkurencji dla starszych, bo w konkurencjach Open. Odbywa się to tak, biegi na 60 dla młodszych, biegi na 60 metrów, biegi na 400-600 metrów, skok w dal, skok wzwyż i rzut piłeczką palantową. Dla grup młodszych, dla grup starszych będzie to bieg na 100 metrów, bieg na 300 metrów, bieg na 1000 metrów dla chłopców i też skoki i pchnięcie kulą. Co pan myśli o formie osób startujących? Czy w jakiś sposób pandemia koronawirusa przyczyniła się do jej osłabienia? Wiem, jak to wygląda z osobami trenującymi, bo akurat trenuję też grupę LKS Mosir. Początki były bardzo ciężkie, widać było, że tak po prostu zastani zawodnicy przy komputerach, tabletach i tam tym podobnych, ale jest coraz lepiej. Już ten miesiąc, ten drugi miesiąc, który są na świeżym powietrzu, też przychodzą na stadion, dzieciaki mogą wyjść, pobawić i już jest lepiej. Organizatorem meetingu był ULKS Mosir Sieradz, a partnerami zawodów Miasto i Mosir Sieradz. Następne lekkoatletyczne Grand Prix Sieradza już we wrześniu.